25 marca w tymczasowej siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach odbyły się warsztaty tańca dancehall z instruktorką Pauliną Woźniak, uczestniczką formatów telewizyjnych takich jak You Can Dance, Mam Talent oraz Got to Dance, Tylko Taniec. Policzanka jest tancerką od 14 lat. Na co dzień pracuje w szczecińskiej szkole tańca. Ja na co dzień pracuję z dziećmi, właśnie głównie z dziećmi 8-11 lat, a później to dopiero właśnie nastolatki i tak naprawdę osoby dorosłe. Dancehall to styl tańca, który narodził się na Jamajce w latach 70. To styl, w którym całe ciało płynnie przechodzi przez kolejne ruchy bazowe, by zademonstrować siłę i energię drzemiącą w najgłębszych zakamarkach organizmu. Podczas warsztatów dzieci nauczyły się podstawowych kroków i dancehallowej choreografii. Wszystko poprzedzone było odpowiednią rozgrzewką i ćwiczeniami wzmacniającymi. Na końcu nie zabrakło ćwiczeń rozciągających. Mi się bardzo podobały te zajęcia, bo ja jestem, nie jestem taka balet. Znaczy, no też chodzę na balet, ale bardziej jestem taka luźna, hip-hop i różne tam inne. No, kiedyś chodziłam tutaj na ferie, były super zajęcia. Teraz nauczyliśmy się takiej fajnej, super choreografii. Zawsze mi się myli. No, cudownie się z panią Pauliną tańczy. Bardzo było fajnie na ferie i jest fajna. W zajęciach udział wzięły dwie grupy wiekowe, dzieci od 8 do 11 roku życia oraz młodzież. Uczestnicy mogli wyćwiczyć słuch muzyczny, korelację półkul mózgowych oraz koordynację ruchową.